Nie mogę się doczekać kolejnej części. Kiedy słodki flirt, czekamy kiedy słodki flirt, bardzo kocham słodki flirt, kiedy słodki flirt, czekamy na kolejny słodki flirt, kiedy słodki flirt. Teraz! Siemano ziomeczki. Stop! Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że fajnie by było dołączyć na jakiś serwer discordowy? Albo żeby po prostu było cool? Tak? Czy nie? Pewnie tak, bo nadal to oglądasz. Zapraszam cię na cool serwer, gdzie są różne rzeczy. Możecie wstawiać swoje zwierzaki, możecie rozmawiać ze sobą. Wow! Wow! Chcesz wejść na tego Discorda, na cool serwer? Serdecznie cię zapraszam. Link znajdziesz w opisie. Bądź cool! Intro! Tutaj Julix3 i dzisiaj mamy kolejną część słodkiego flirtu. Prosiliście mnie o słodki flirt. No i jest. Wiem, że chcecie widzieć, jak ja podrywam innych, bo jestem mistrzem podrywu, mistrzem flirtu. Tak naprawdę to nie. No ale wiecie, trzeba znaleźć sobie jakiegoś fajnego bad boya. To nie ma sensu. Excuse me? Jak coś, to nie mam waty w uchu, mam słuchawkę. Halo, halo. No to lecimy dalej. Proszę mi tu nie jeździć. To chyba mieliśmy wybrać strój do roboty, nie? Tutaj mamy czerwoną koszulę, butne obcasie. Wyglądamy bardziej tak na luzaku. Taka, wiecie, ma kapelusz. Cool, luźno. Nie, tak naprawdę to jest tańsze po prostu. W końcu jestem gotowa. Idę! Czuję się zmotywowana. Uliczka. Może spotkamy Mister Nathaniel. Przed kawiarnią moja pewność siebie stopniała jak śnieg na słońcu. Co to za porównanie jakieś. Pierwszy raz staram się oprawić. Dlaczego mieliby zatrudnić studentkę bez doświadczenia? Bo to jest praca dorywcza. A ty powiedziałeś, że masz doświadczenie. Nie, więc. Jestem pewna, że 3/4 innych studentów już wykonywało taką pracę. Tymczasem ja... Aha. Fio... Oddychaj, Julia, oddychaj, weź się w garść. Dzień dobry, ty już z powrotem? To się nazywa motywacja. Muszę wyluzować. Gdy tak teraz sobie myślę, to nigdy nawet nie przeszłam prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej. No, typ zapytał się, czy masz chłopaka? I podwyższył wam cielowometr, także wiesz. Wcale. Żadnej. Nie chciałem cię przestraszyć. Wszystko w porządku? Wyglądasz na trochę spiętą. Jest tu gdzieś szefowa kawiarni? Pewnie w kawiarni. Cóż, trochę... Nie, że on najpierw mówi. Nalegam, ale czy wszystko gra? Trochę się stresuję. Dostaniesz tę posadę. Mam nadzieję. Jest w środku, chodź ze mną. Proszę pani, oto Julia, kandydatka, która przyszła podczas pani nieobecności. Dzień dobry pani, cieszę się niezmiernie, że mogę panią poznać. Och tak, tak, co potrafisz robić? To znaczy w kawiarni? Ja tak samo bym się pewnie zapytała. Nie, w samolocie. Cóż, moja kochana, nie jesteśmy w lesie. Oczywiście, że w kawiarni, a gdzie? Kurde, jak powiem, że to nie jest zbyt skomplikowane, to ona powie, że jestem głupia. A jak powiem, że znam sposób, to powie, że jestem głupia. Ja dam B. Ach tak? No to zobaczymy, bierz fartuch i czapkę. Że co? Podała mi fartuch z logo kawiarni. Dobra, damy zgoda. Naprawdę nie brzmisz na zbyt przekonaną. Możesz się wycofać. Ja? Wycofać się? Zobaczysz, nie ma w tym nic skomplikowanego. Wystarczy, że przyniesiesz zamówienie od kolejnych klientów, którzy zajmą stolik na tarasie. Dokładnie tak. No, szybko, szybko, jest sobota. Sobota to nie żarty. Hop, hop, hop. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla. Muszę witać gości i przyjmować od nich zamówienie. Logiczne. Muszę założyć strój kelnerki. A myślałam, że muszę znowu za niego zapłacić. Mam nadzieję, że nie wyglądam w nim zbyt głupio. Cześć, och, ten fartuszek jest cudowny. Co ty tu robisz? Pomyślmy. Jest sobota. Pogoda ładna. A kawiarnia jest wystarczająco daleko od uczelni, co sprawia, że przestaję myśleć o wszystkim, co czeka mnie w tym roku. Mam ochotę wypić drinka, aby dobrze zacząć weekend. Poza tym, kelnerka wygląda na sympatyczną dziewczynę. Sympatyczną, chyba raczej zestresowaną. W takim razie pojawiam się tutaj w idealnym momencie. Co się dzieje? Dlaczego klientka nadal stoi? Bo rozmawiam z nią. Dzień dobry, wasza kelnerka właśnie proponowała mi najbardziej zacienione miejsce. To bardzo miłe z pani strony, usiądę tutaj. Proszę bardzo, to przecież normalne. Czego się pani napije? Poproszę to co najprostsze, lemoniadę bez lodu i ze słomką.
Ona się zdziwiła. Czy to jakiś żart? Kurde, kogo mam najpierw przywitać? Najpierw przywitam kierownika. Mocna kawa bez cukru, z kropelką, zaraz to zapiszę, bo zapomnę. Notatnik. Priya. Ze słomką ona chciała, czy nie? Typ. Mocna kawa bez... Długo będzie trzeba czekać? Tak. Trzeba będzie. Koniecznie muszę skończyć wszystkie moje projekty przed rozpoczęciem zajęć w poniedziałek. Dobra, tam już usiądź. Proszę szejka mlecznego. Mleczny, sojowo... Git. Napój. Cytrynowo. Wygląda na to, że świetnie sobie radzisz. Naprawdę? Oczywiście. Więc tak, Buszek... No nie, już powiedziała, że tutaj będzie jakiś... Czekaj, czym to się różni? Shake mleczny, sojowo-brzoskwiniowy, mocna kawa... A. Będzie to. I wszystko zapisałaś bez zapisywania? No, wszystko zapamiętałam bez zapisywania. Wszystko gra? Wszystko będzie dobrze. Zachowujesz pewność siebie, to dobrze. Proszę, Melanio, sojowo-brzoskwiniowy shake mleczny dla ciebie. Och, rozumiem, że nie było shake'a cytrynowo-bananowego. Wyglądasz na trochę spiętą. Serio, wyglądam na spiętą pierwszy dzień w pracy, kiedy tobie coś nie pasuje. Nie wiem, dlaczego. Priya, to lemoniada. To bardzo miłe z pani strony. Przepraszam, ale wydawało mi się, że zamawiała pani lemoniadę bez lodu, prawda? Nie, nie, z kostkami lodu jest super, proszę się nie martwić. Na pewno nie chce pani, żebyśmy przynieśli drugą szklankę? Nie, naprawdę nalegam, doceniam, że macie takie troskliwe kelnerki. Oczywiście. Na szczęście, jako przyszły prawnik muszę mieć gadane. Inaczej niewiele bym ci pomogła. Dobra, idę teraz do tego typa. Tata zaczęła się kołysać w moich rękach. O nie, zaraz wyleję wszystko na kierownika i stracę pracę. Wtedy poczułam mocną dłoń, która chwyciła mnie za biodro. To będzie ten typ. O nie, przegapiłaś ilustrację. Wszystko w porządku? Tak, jak sądzę. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadzam. Najmocniej pana przepraszamy. Męczą mnie ci studenci, którzy szaleją na każdym kroku. Clemens chciałaby porozmawiać z tobą wewnątrz kawiarni. Co ja mam teraz zrobić? Oddać jej strój i od razu uciec? Dobrze. Nie chcę nieprzyzwoitych ubrań w mojej kawiarni. Nic nie tłumaczy spóźnienia. Nie będę tolerować żadnych błędów przy przyjmowaniu zamówień. Żadnego podrywania klientów przez obsługę. Dostałam tę pracę? Nie lubię tak mówić. Powiedzmy, że ledwie zdałaś test dokładności. Ale zabraniam ci spoczywać na laurach. Dobra, no to mam pracę. I co? Stoi przed tobą twoja nowa koleżanka z pracy. Yeah! Do zobaczenia niebawem. Nie miałam czasu tu przyjść, odkąd przyjechałam. Praktycznie nic się nie zmieniło. Mam wrażenie, że to ja się zmieniłam. A więc dostałaś tę pracę? Zrobiłaś to? Czy aż tak trudno w to uwierzyć? Tak! W każdym razie gratulacje. Myślałam, że spotykasz się z Rozą i Aleksem, sądząc po... Roza, zupełnie o tym zapomniałam przez to wszystko. Tak, sądzę po wiadomościach, jakie dostałam. No to jestem w niezłych tarapatach. Wysłała mi zdjęcia sukienek w sklepach z komentarzem: kolejna sukienka, której nie przymierzysz, i ta też. Tak samo. Nie zasługujesz na żadną z tych sukienek, Julia. One wiedzą, że je nonszalancko porzuciłaś. Muszę do niej natychmiast zadzwonić. Nie odbiera. Wiadomość od Rozy. Nie mogę odpowiedzieć, bo jem sobie pączkę. A ty co robisz, kłamczucho, zdrajczyni? Od razu wysłałam jej odpowiedź. Jestem przed naszą starą szkołą, przepraszam, że przegapiłam sesję zakupową. Czy możemy się spotkać? Przyjdź na kampus, jestem niedaleko. Na razie. Rozo, tak mi przykro. Nie chciałam wystawić cię do wiatru. A cóż mogłoby usprawiedliwić taką nieobecność? Chciałam iść na rozmowę w sprawie pracy w kawiarni. A więc dostałaś tę pracę? Tak, mam pracę! Czy to znaczy, że będziesz miała kieszonkowe? Cóż, co do zasady to tak. To wybaczam ci, wspaniale. Tak w ogóle to gratuluję. Spotkamy się w kampusie w tym tygodniu, z przyjemnością. Ten poranek był bardzo stresujący, nie mam już energii. Idź do pokoju. Pewnie tam będzie ta Jelen, no i będzie powie... Czemu zmieniłaś mi pościel? No, słucha radia, właśnie kończy się piosenka. Zostawię ją. Położyłam się na łóżku, żeby na chwilę zasnąć. To dziś jest ten dzień. Muszę udać się na zajęcia do pana Zaidi. Bo już teraz jest poniedziałek, jak coś, bo ona poszła spać i w niedzielę sobie siedziała i nic nie robiła. Nie mam czasu do stracenia. Idziemy podrywać nauczyciela. Cześć, idziesz na zajęcia? Tak, zgadza się. To jedne z tych, które najbardziej mnie interesują. To prawda, że wykładowca jest charyzmatyczny, przyjemnie się na niego patrzy, że wygląda na pełnego pasji i nie musisz mówić. Wszyscy zajęli już miejsca. Siadasz tutaj? Zamierzałam zająć miejsce, gdy zauważyłam, że Melania macha do mnie kilka stolików dalej. A no, idę do Chani. Chani jest w sumie git, a ta Melania to ciągle by gadała. No, ja wiem, co pan Zaidi teraz powie, bo ja mu to pisałam, bo jestem jego asystentką. A Chani powie... No, fajnie jest. A ja powiem... No. Kto mówi sztuka
Ten kłamie. Sztuka nie jest kłamstwem. Czy ja mam zrobić to samo, czy to część kursu? Wszystkie te stwierdzenia to cytaty z wypowiedzi znanych artystów. Który ma rację? Każdy, kto ma przed sobą komputer lub ołówek w ręce, odłóżcie go proszę. To który cytat wydaje się wam najbardziej istotny? Spójrzmy. Melanio? Masz jakieś zdanie na ten temat? Rzeczywiście, przestudiowałam ten wykład, zanim tu dzisiaj przyszłam. Mówiłam, że jakbym koło niej usiadła, to by ona mówiła, że ona to wszystko przeczytała. Sztuka nie może kłamać. Julia, a co ty o tym sądzisz? Jego głos natychmiast sprowadził mnie z powrotem na ziemię. Dam pierwsze. Jak to? Jeśli artysta chce kłamać, wymyślać rzeczy, które nie istnieją w jego życiu i sprawić, by inni w to uwierzyli, to ma taką możliwość. Do tej pory się zgadzam, ale to nie jest do końca tak. Sztuka jest subiektywna, dokładnie. To jest prawda absolutna i jedyna, jaką będę akceptować na swoich zajęciach. Jedyna! Stop! Sala znowu zamarła. Ten to wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Żadnych ołówków, komputerów, kartek. Ten nie obchodzi mnie, czy pamiętacie daty, nazwiska artystów, czy galerie sztuki, w których są eksponowane. Chcę wiedzieć, w jaki sposób je analizujecie. Sztuka jest żywa. Nie można się jej nauczyć. Tutaj kończą się dzisiejsze zajęcia. Dziękuję, że zagraliście ze mną w tę grę. Proszę pana, chciałabym przypomnieć, że nie podał pan harmonogramu na cały rok dla tych, którzy chcą wyprzedzić program. O, Melanio, co ja bym bez ciebie zrobił? Przyniosłam wszystko. Ła. No dobrze, to o czym chcecie się uczyć? Julia, co chcesz studiować? Coś nie wiem. To, co pan przewidział w programie. Ja tam nie wiem, wykaż się wyobraźnią. Serial, jaki aktualnie ci się podoba. Dobra, dam to. Interesujące, to naprawdę piękna historia. Oczekiwałem, powiedzmy, bardziej oryginalnej odpowiedzi. Aha, okej. Okay. Czuję się jak idiotka. Chciałam tylko pokazać, że znam to dzieło. A teraz nie chcę was już tutaj widzieć. Wychodząc z sali, weźcie ze sobą program zajęć z mojego biurka. Masz chwilę zostać? Ja? Tak, ty. Uwierz w siebie. Słucham? Twoje odpowiedzi są poprawne. Pracuję nad rozwijaniem opinii wszystkich osób na moich zajęciach, a twoje odpowiedzi są trafne. Proszę, tylko nie powtarzaj tego innym, ale mam dobrze ponad setkę studentów, których imiona powinienem zapamiętać. A tylko twoje pozostało mi w pamięci. Tylko moje? Patrzyliśmy na siebie przez kilka sekund, nie mówiąc zupełnie nic. Coś mnie niepokoi w jego spojrzeniu. Czego ten nauczyciel od ciebie chciał? A, nic ważnego. Spotykamy się później. Słówka. Nałożyłam sobie wszystko, na co miałam ochotę. Nie będziesz przecież siedzieć sama. Chodź, usiądziemy z Aleksym. Jak tam było dziś rano? Odnalazłaś się już na kampusie? Doskonale. A, oni opowiadają teraz o tym, bo pamiętacie w pierwszym odcinku, że był ten typ, co przyszedł do nas i powiedział, że Are you lost, baby girl? A ja powiedziałam, że tak. I on się w nim zakochał. I ja pamiętam jego imię, bo śpiewałam wtedy. I te platynowe płyty, tylko zabawa, wiem to. Morgan! Tak, przypominam sobie, słyszałam, jak ktoś go tak nazwał pierwszego dnia. Ja, pewnie to byłam ja i śpiewałam na moim grobie. Nie ma być z niczym, mają być butelki łychy. Znamy imię, będziemy mogli przejść do następnego kroku. Czas zorganizować spotkanie. Szansa mojego życia. Bez przesady, widziałem go tylko raz. Muszę przyczynić się do dobrej sprawy. Nie przeszkadza wam, że organizujecie moją przyszłość bez mojego udziału? Będzie genialnie, zakocha się w tobie w mgnieniu oka. Ratuj mnie, Julia. A ja wam mówię, jeśli się obrazi, to przynajmniej wszystko będzie jasne. To znaczy, że nie był ci pisany. Wciąż są tacy sami. Jestem pewna, że ostatni rok na studiach będzie niezapomniany. Gdy przestaliśmy się śmiać, zebraliśmy talerzy i skierowaliśmy się w stronę wyjścia. Cóż, spadam jak najszybciej na zajęcia. Żeby nie słuchać już tych bzdur. Nie masz teraz jakichś zajęć? Oj, no mam! Prowadzę cię, ja mam zajęcie dopiero wieczorem. Jak załatwimy już sprawę Aleksego, to zajmiemy się tobą. Na uczelni jest tyle singli, że wystarczy dla wszystkich. Że co? Rosalia, co ty chciałaś przez to powiedzieć? Że będziesz podrywać facetów. Co to za jakieś dziwne aluzje? Doskonale wiesz, co miałam na myśli. To ostatni rok studiów. Jesteś ładna, inteligentna i jesteś singielką. Naprawdę mam wrażenie, że powróciliśmy do licealnych czasów. Znajdę ci jakiegoś przystojniaka. Co ty tu robisz? Amber? Kaszlę jak szalona i nie mogę przestać. Wszystko gra? Chcesz wody? Przepraszam, że cię wystraszyłam. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Zawsze mam butelkę w torbie. Masz, napij się. Amber tutaj? Teraz ona jest ta dobra, a Natania jest tym złym? Wróciłaś do miasta? Nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego? Amber spojrzała na Rosalię ze zdziwieniem. O, przepraszam, Rosalio. Jestem taka zaskoczona na widok Julii, że nawet się z tobą nie przywitałam. Amber dała buziaka Rosalii. Amber dała buziaka Rosalii? Że co? Jeśli był ktoś, kto nienawidził Amber tak samo jak ja, to właśnie Rosa. No więc jak to się stało, że znowu z nami jesteś?
Oddam to. Ostatecznie wielu z nas zostało tu po liceum. Wspaniale, że mogłaś wrócić. Musisz mieć niezły ubaw. Tyle tutaj się zmieniło. No na przykład ty. Coś nie tak? Logiczne było, że cię tutaj od razu spotkam. Powinnam była wiedzieć. Super. A ty co studiujesz? Jestem na anglistyce. Wybrałam kierunek, który pomoże mi w moim przyszłym zawodzie. Twoim zawodzie? Tak, studiuję zaocznie i zaczęłam pracę w modelingu. O, ja już idę. Muszę przejść na cały kampus, żeby dotrzeć na zajęcia. O, i mam ilustrację. Szybko sobie poszła. Myślisz, że to przeze mnie uciekła? No cóż, powiedzmy, że nie byłaś dla niej najserdeczniejsza. O nie, zaczyna się temat Nataniela. Powiedziałam ci, że zrozumiesz, jak go zoba. Już się z niej widziałam. O nie, przewinęłam! Pewnie chodziło o to, że zaatakowało mnie dwóch typów. Nic ci się nie stało, wszystko w porządku? Tak, w porządku, ale Nataniel był częścią grupy, która cię zaatakowała? Nie rozpoznał cię? Grupy tych typów? Co nie, to on mnie uratował. Ważnie? Opowiadając wprost na twoje pytanie, nie, nie zdziwiłoby mnie to, gdyby należał do tej grupy. Przykro mi. No dobrze, i co, poznał cię? Tak, gdy tylko mnie zobaczył. Ja z kolei nie od razu go rozpoznałam. Zadziwiasz mnie, go się nie da nie poznać. A jednak. Dobra, teraz jedziemy na zajęcia. Chani usiadła już przy kimś innym, a Melania siedzi zupełnie z przodu. Dzień dobry. Ten kurs poświęcony będzie wprowadzeniu do średniowiecznej architektury z X i XII wieku. Jego głos jest tak monotonny. Muszę go sobie nagrać, to pomoże mi uporać się z bezsennością. W ten sposób krzyżują się problemy między sztuką. Nie dam rady wysiedzieć tu 2 godziny. Kiedy zadzwonił dzwonek, byłam jedną z pierwszych osób, które opuściły salę. A tu jesteś, tak szybko wyszłaś z zajęć. Bo myślałam, że ty też już wyszłaś. I co, jak tam zajęcia? Śmiertelna nuda, co? Nie no, były świetne, bardzo mi się podobało. To coś zupełnie innego. Że co? To było lepsze niż koncert Rammsteina. Nie wiem, co ci się nie podobało. To były bardzo dynamiczne zajęcia. Dzień już się kończyć do akademika. Dobra, idę teraz się pokłócić z tą typiarą. Przyszła do ciebie paczka, dał mi ją recepcjonista. Nie rozumiem, jak mógł mnie z tobą pomylić. Może po prostu dlatego, że nas jeszcze nie zna. Czy ja wyglądam na kogoś, kto nazywa się Julia? Dobra, już dobra. To gdzie jest ta słynna paczka? Chcesz, żebym odprowadziła cię za rączkę aż do twojego łóżka? Nie będę nic mówić. Podniosłam karton, to pudło było wyjątkowo ciężkie. Gdy tylko otworzyłam jedną z klap kartonu, wyskoczyła mi na twarz chmura brokatu. Usłyszałam chichot. Zaglądając do pudła, zobaczyłam małą, jasno-niebieską kopertę przyczepioną do sterty pościeli. Cześć, nasza ulubiona historyczko sztuki. Strzał z brokatem był pomysłem twojego ojca. Zadziałało? Bardzo! List kończył się słowami. Kochamy cię, plujko. Pudełko pod listem była moja zapasowa pościel, rodzinny album ze zdjęciami i jedna z moich kurtek, która zajęłaby zbyt wiele miejsca w walizce. A co to? Rozumiem. Nie ma tam przypadkiem kompletu pościeli? Mogę być czasami ciężka w obyciu, ale nie jestem pozbawiona zdrowego rozsądku. Zdjęłam jej pościel z mojego łóżka, żeby nawlec moją. Wypierę ją w ciągu tygodnia. W końcu nikomu się nie spieszy. Poszłam pod prysznic, gdy wróciłam, jeleń już nie było. Rzuciłam się na swoje łóżko po raz ostatni, czytając list od moich rodziców. Pierwszych kilka dni na uniwersytecie minęło całkiem nieźle. To już 4 dni. Dostałam SMS-a, żeby przyjść do kawiarni i podpisać umowę. Cześć, już jesteś? No bo pisałeś, to przyszłam. Proszę pani, przyszła Julia. Już ci mówiłam, żebyś nazywał mnie Clemens, mój kochany. Dzień dobry, Clemens. Ona powie... Ja mam, gdy masz do mnie mówić pani. Przyszłam, gdy tylko Hyun poinformował mnie, że jest nowa umowa. Czego oczekujesz? Gratulacji? W końcu przyszłaś, co za szczęście. Może jednak miałabym na ciebie czekać. To dla ciebie, Julia. Przeczytam. Co robisz? Po prostu czytam, jakby... Hop, 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 nie ma czasu do stracenia, przeczytasz ją w domu. Mogę zostać z nią na czas, kiedy będzie czytać i podpisywać umowę, jeśli chcesz. Nie, nie chciałabym narzucać ci takiego obowiązku. Czytaj, kiedy skończysz, pozwól mu wrócić do pracy. Ma wiele do zrobienia. Dobrze, Clemens. Wolę, proszę pani. Przeczytałam umowę, nic nie wydawało mi się podejrzane. Potrzebowałam teraz Pri jako przyszłej utalentowanej prawniczki. Chyba należą ci się gratulacje. Witamy w zespole. Życzę ci miłego dnia, idę coś zjeść na stołówce na kampusie. Smacznego! Gdzież się podziewała? Umieram z głodu, prawie pożarłam studenta 3. roku. O mój Boże, jak dobrze! Tak, nie wygląda to źle. Nieźle? To są najlepsze frytki XXI wieku. Za mną stał pan Zaidi. Czy mogę wam dotrzymać towarzystwa? Byłam tak zaskoczona, widząc go, że upuściłam frytkę na talerz. Oczywiście, proszę usiąść. Jak się pan miewa?
Pani popatrzyła na mnie. Popukałaś w czoło. Wiem, jak podrywać nauczyciela. O nie, spadło! Chyba będę przychodził na stołówkę częściej coś zjeść. Dobra, daj coś, żeby podwyższyć. Czy zna pan profesora Lebrada? Lebarda? Tak, absolutnie. To chyba jeden z najważniejszych kursów, które musiałyście odbyć w tym roku. Dobra, muszę coś odpowiedzieć, żeby podwyższyć. Po jakichś 20 minutach pan Zejdy skończył jeść. Dziękuję, drogie damy, że pozwoliłyście mi zjeść ten posiłek w waszym towarzystwie. No kurde, ja chciałam podwyższyć ten lowometr! Wynośmy się stąd, zanim sępy z innych stolików będą nas przepytywać. Dobra, idę teraz na zajęcia. Wygląda na to, że skończymy dzisiaj wcześniej. Zacznijmy od tego, czy ktoś w ogóle słyszał o kursach rozwoju osobistego. Tak, jest to kurs. O, Morgan! To on! Dobra, koniec zajęć. Zajęcia są nudne. Muszę tego Morgana złapać! Morgan! Muszę pójść kupić strój sportowy. Ulica sklepy. Idę tam do niego, do sklepu. I nie mam kasy. Brakuje mi $3. Siema, kolejny dzień. Kończymy odcinek drugi słodkiego flirtu. Kupujemy strój sportowy. Kupujemy strój na WF. Ten będzie idealny. Nie pozostaje mi nic innego niż tylko iść i trochę się rozruszać. Czyli mam iść na salę gimnastyczną. Gdzie jest sala gimnastyczna? To tutaj. Masz na uliczce ćwiczyć? A, myślałam, że ty będziesz tutaj z sali gimnastycznej gdzieś tutaj w tym śmietniku. Gdyby nie Nathaniel, to nie wiem, czy dotarłabym do akademików na miasteczku. Sushi! Nie będę późno wracać z siłowni. Przyspieszyłam kroku, aby jak najszybciej znaleźć się na siłowni. Szybko! Siemka! Jeśli przyszłaś się spocić, to trafiłaś w dobre miejsce. Nie mogę w to uwierzyć! Kim? Julia, no proszę! Oszczędź mi swoich wymówek. Byliśmy smutni, że wyjechałaś, a teraz jeszcze wracasz bez uprzedzenia. Wracasz. Nie wiedziałam nawet, że tu zostałaś. I co? Ty też przyszłaś tu potrenować? Potrenować? Jestem menadżerką tej siłowni. Serio? Nią? Nią? A więc kim będzie moją trenerką? A więc co tu jeszcze robisz? Widzę, że masz strój doskonale. Chodź, pokażę ci, od czego możesz zacząć. Poszłam na łatwiznę i wybrałam bieżnię na końcu sali. W recepcji są napoje. No to zaczynaj. Co jakiś czas było słychać za mną huk. Wlam! Tchak! To Nathaniel! Wlam! Tchak! Z całej sił uderza w worek treningowy. Jeszcze mnie nie zobaczył. O, wrócę do swojego zajęcia. Na pewno spotkamy się, jak skończy. Julia? Ups. Nie chciałam ci przeszkadzać. Za późno już to zrobiłaś. Długo mnie już tak szpiegujesz? Nam to. No... Nie rozumiem tej gry. Dlatego uznałaś, że to normalne, żeby przyjść i popatrzeć na przedmiot swojego zainteresowania. Ciągle lubisz podglądać, co? Zignorował mnie. Po liceum wziąłem się... za to na poważnie. To sport, który pozwala dać upust energii. Podoba mi się. Podoba się tobie? A tak w ogóle, jeśli chodzi o nasze ostatnie spotkanie... Stop! Odprowadziłem cię, sprawiło mi to radość. Koniec historii. I co, zapisałaś się już na dobre na tę siłownię? Myślę, że tak. O, i podskoczyło! Pogaduszki w mojej siłowni to niedopuszczalne. Przepraszam, Kim, ktoś mi trochę przeszkodził. Przesadza. I tak już skończyłem, Kim. Widzimy się jutro. Lepiej, żeby tak było. Lub jak zwykle wieczorem. Wieczorem? Do zobaczenia później, Julia. Są sobie bliscy. Ale zazdrosna. Co to za obijanie się? Rozmowa z Nathanielem nadal kołotała się w mojej głowie. Wkrótce odbędzie się koncert Castiela i jego zespołu. Mam wrażenie, to nie koniec niespodzianek. Będzie w następnym odcinku koncert Castiela? Będzie jeszcze jeden odcinek z tego. Dobra, kochani. Nauczyciel dał nam kosza, a Nathaniel nadal nas nie lubi. Tradycyjnie chcę wam życzyć miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy. To byłam ja, Julix 3. Nie mogę się doczekać koncertu Castiela. Może go poderwiemy, bo zawsze go łatwiej podrywać niż Nathaniela. I zapraszam na Discorda. Link macie w opisie. Pozdro. Siema.